poszłam sobie sprawy pozałatwiać, jakieś rekwizyty do filmu musiałam dokupić, między innymi wiadro. I trafiłam w moje ulubione miejsce, nagle widzę wiadra, osłonki na doniczki zajebiste, jak również podstawki na doniczki, więc i sobie myślę, co by tu jeszcze wygrzebać ze śmieci. Blender nawet się znajdzie. Coś w pepitkę, ale nie wiem, czy chcę to brać. No ale właśnie już jakiś czas temu zauważyłam, że właśnie ta ulica Braterska jest po prostu zagłębiem śmieci, ale wydaje mi się, że to dlatego, że tam jest kilka budynków po prostu w trakcie rozbiórki czy w trakcie jakiegoś remontu, a tam tutaj kręciliśmy film, a tam gdzieś wpadłam do studzienki kanalizacyjnej. Ale pachnie obiadkiem niedzielnym. Jednak warto było o 8 rano wyjść z domu w niedzielę, w dodatku taki gorący, pierwszy taki mega gorący weekend, bo jest prawie 30 stopni. Spotyka się żuli, spotyka się najebanych ludzi wracających z juwenaliów, którzy nie wiedzą w ogóle, co się z nimi działo przez noc. Albo nie spotyka się zupełnie nikogo. Moim zdaniem Łodzi się nie da nie lubić. Zawsze jest jakaś brama jeszcze do zobaczenia, której się nie widziało. Zawsze jest jakaś kamienica, której się nie widziało. Albo jakaś zrujnowana kamienica. Albo jakiś napis na murze, którego się jeszcze nie widziało. Wow, ale zajebiste rozwiązanie. Ogrodzenie z doniczkami na słupkach wbudowane. Czuję spokój na cmentarzu. Czuję, że nikt z martwych nie zagraża mi, jedynie żywi gdzieś. Poranna rozgrzewka na cmentarzu. Raptem dwa schłony na boki zrobiłam i ja już się kurwa ruszyć nie mogę. Ja pierdolę to wszystko przez ten stres i przez w ogóle nierozruszanie, tylko cały czas albo spanie, albo siedzenie i pracowanie. Nie wiem, czy lepiej żyć, czy nie żyć. Nie odpowiecie, bo nie żyjecie. O, tutaj on też nie żyje, czy ona. A jak niewiele mu trzeba? Jakiś stary znicz, kawałek blachy i niczym się nie przejmuje. Osiągnął święty spokój. A my będziemy otwierać ten grób. No a niedaleko od tego właśnie grobu znajduje się ta dziura, którą wykopali. I tutaj będą kręcone sceny po prostu samego pogrzebu z księdzem, a sam pochówek w tamtej krypcie. Dla takich widoków i dla takiej melodii. Ale czad. No przecież to jest bajka. Gdyby nie ta brama remontowa, to ja pierdzielę. Jak w bajce. Tutaj grób inspirowany fryzurą Donalda Trumpa. No przecież to jest jakieś cudo. To jest cudo z każdej strony. Znalazłam taki krzyż, ale on jest w trzech miejscach pęknięty, złamany. Dzisiaj znowu tu jestem, na moim ulubionym śmieciowisku, które wczoraj odkryłam, bo se reżyser wymyślił, mam ze sobą metr. Strasznie, strasznie patologiczna dzielnica. Przed chwilą głaskałam jakiegoś kotka na parapecie, to tylko słyszałam, zamknij kurwa dupę. 10:30, z krzaku słyszę jakaś najebana baba, schowaj kurwa tę wódę. Zamknij kurwa dupę. Też jakaś baba dre mordę. Mam nadzieję, że tylko dzieciom się nie dzieje krzywda i zwierzętom. Tylko głęboko w to wierzę. Mi się to kojarzy z filmem Pianista, albo w ogóle z jakimiś filmami wojennymi, pomijając bardzo dobry pokrowiec marki Wileda. Niedzielka na osiedlu. Wiewiórka tam siedzi, kochana. Gdzie się chowasz? A kto tam siedzi? Wiewiórka tam siedzi. Akcja. Akurat teraz rozebrałam aktorów. Tych, co są najlepiej ubrani, czyli księdza i grabarza. Właściwie to ja jeszcze śpię, bo jest dopiero 9, a ja spałam może 2 godziny, bo jeszcze w nocy szyłam buty. Robienie kawy na cmentarzu. Czajnik przy agregacie
Nie śmiałam już Henrykowi Koniecznemu kłaść czajnik na grób. Jest to krypta. Wejdzie tam operator do środka. Obsypałyśmy dookoła to ziemią, żeby udawało tam tą dziurę poprzednią. Tam się dzieje akcja, cały czas nagrywają, a moja rola na razie żadna. Jesteśmy już na innym cmentarzu, na kolejnym. Przyszłam tu w poszukiwaniu wody do umycia rąk, a tutaj taka sceneria. Taki chodniczek z kolejnami i tam nagle urywa się góra i wieżowce. Wow! No dzisiaj kolejny dzień na planie. Wcześniej byliśmy nad takim jeziorem, więc spoko, fajnie, fajna atmosfera. A ja cały czas dbam o kostiumy, scenografię i rekwizyty. Dzisiaj jest wtorek, to w piątek jadę do Warszawy i w piątek i w sobotę jestem DJ-ką znowu na imprezie. Po Paradzie Równości i na queer datingu. Po tym pokazie na imprezie dziesięciolecia Kamaga mam ukradzione, właściwie no nie ukradzione, ale otrzymane butelki po wodzie Fiji, które sobie regularnie uzupełniam i raczę się tylko niby wodą Fiji. Nie wiem, dlaczego to jest dla mnie w jakikolwiek sposób istotne, ale jednak mam taki lekki sentyment do tego loga, dlatego że kiedy zaczęłam używać Tumblr w 2012-2011, to wtedy ruszyła cała ta fala sad boysów i vaporwave'u, gdzie właśnie woda Fiji na tym wypłynęła. No tak, bo wtedy modne było stay hydrate and zeroć pania, no nie? Po czym zaraz wleciał Lil Peep i zaczęło być modne ćpanie Xanaxu. Juliusz Strachota napisał taką książkę, relaks amerykański, właśnie o ćpaniu prawdziwego Xanaxu, gdzie psychiatrzy są po prostu dealerami. To też olbrzymim problemem, może niekoniecznie w Polsce, ale już gdzieś w Ameryce, jest zażywanie lewego Xanaxu. Po prostu jakieś zbitki, wiecie, gdzieś jakiś typasy w piwnicy młotkiem wybija po prostu piksy. Straszny jest w ogóle ten temat narkotyków i tych dopalaczy, i tego alkoholizmu, tego odurzania się. W momencie, w którym nielegalna jest marihuana. Ja byłam na łące i zerwałam przepiękne kwiaty. Właściwie obcięłam, bo mam nożyczki. Ta okolica po prostu rekompensuje maksymalnie wczesne wstawanie i niewyspanie. Przed chwilą tutaj pływały kacuski. Taką robotę to ja uwielbiam. Po prostu w naturze robota. Cały dzień się siedzi. Nie z jakiegoś przymusu wyjścia na zewnątrz. I wiecie, jak muszę wyjść gdzieś na zewnątrz, to mi się wydaje, że ja marnuję czas. Jak ja bym miała sobie tak cały dzień, wiecie, 12 godzin siedzieć w lasku. A tak przynajmniej jestem w robocie w lasku i nad jeziorkiem, więc to jest coś po prostu zajebistego. Idę szukać kaczek. Ułożyłyśmy grób. No to jest film, to może być wszystko, nie? To już był ostatni dzień na planie i skończyliśmy plan punktualnie, wow. O 3 w nocy na YouTubie zobaczyłam, jak się robi taki warkocz i zapomniałam, że ja robiłam go wcześniej źle. Teraz wygląda o wiele lepiej. Chodzę kupić żelki, bo są na promocji. I tam przy żelkach siedzi jakiś typ. Mega chudy, łysy, cały wydziarany. I siedzi na ziemi, widać oczy wywalone tak do góry, no nie? No i przy nim jakaś babka, no i dwie sprzedawczynie, no nie? I z chłopem nie było kontaktu wcale. A w pewnych momentach pstryk i nagle on wyciąga telefon, on zadzwoni do brata, bo tamta już dzwoniła po karetkę, ale on nie negował, on nie miał jakby żadnej energii, ale w pewnym momencie po prostu z wraku człowieka on wyciągnął taką komóreczkę, wiecie.